Więc produktywność doprowadza do strasznych e, aspektów, do, do strasznych emocji w życiu. Dlatego, że my próbując zrobić wszystko, w pewnym momencie się orientujemy dość szybko, że się po prostu nie da zrobić wszystkiego. Nie da się odhaczyć wszystkich ptaszków, choćby dlatego, że doba nie jest z gumy. Mhm. Zwłaszcza dla osób, które są ciekawe i chcą być produktywne. Potrzeba spania jest mordercą. Po prostu ci żal iść spać. Ale już wiesz, że. Próbujesz wymyślić zdanie i co prawda je zacząłeś, ale już w połowie nie pamiętasz, od czego ono się zaczęło. No niestety nie ma siły. Trzeba jeść, trzeba chodzić do toalet, jest mnóstwo zmarnowanego czasu. Dlatego próba zrobienia wszystkiego przestaje. Bardzo szybko wjeżdżamy w ścianę. A gorzej jeszcze kończą osoby, które mówią: Najpierw zrobię to, co ważne. Czyli to, co trzeba zrobić, a potem się zajmie tym, co dla mnie ważne. To im bardziej się robisz sprawny w tym, co trzeba zrobić, tym robi się tego więcej. Bo się nagle okazuje, że dopiero o 18 masz dla ciebie czas, o 19, o 20 i w sumie, dlaczego masz takie popłuczyny dobowe sobie zostawić dla siebie? To już lepiej by było od tego zacząć, no ale do tego być może trzeba dojrzeć. I okazuje się, że lepszą strategią od produktywności jest w badaniach amerykańskich excellence, czyli być może powiedzielibyśmy znakomitość. Że ty się nie zastanawiasz, jak zrobić podcast w ogóle, tylko jak zrobić ten podcast, żeby on był znakomity. I wtedy się okazuje, że być może, tak jak w przypadku statystycznie istotnej części tamtej grupy badanej, to się zastanawiasz, jaki to jest znakomity podcast, co tam się dzieje. I liczysz się z tym, że jak nie trafisz, to trudno. Siemanko, podobał Ci się ten klip? Kliknij tutaj, żeby znaleźć kolejny, albo tutaj, żeby znaleźć cały podcast, z którego został wycięty.